chcemy, żeby w naszym regionie młodzież rządziła, pracowała, cieszyła się i czuła się tutaj po prostu dobrze. Wierzę w to, że jak jest praca zespołowa, to każdy nad czymś pochyla się, każdy robi swoją działkę najlepiej jak może. Porozumieliśmy się bardzo dobrze, że na końcu chciałbym, i to jest może jakby propozycja, niech województwo lubuskie rządzi, czy ma być przystanek, czy nie. Niech inny jakby nie próbuje ktoś inny powiedzieć, czy jest to impreza dobra, czy zła. Bardzo, bardzo dziękujemy. To jest podziękowanie dla całego województwa lubuskiego, tak, i dla wszystkich, którzy bardzo nam pomagali. My tak naprawdę bardzo się cieszymy, że w ogóle coś takiego jak program polityki młodzieżowej powstaje, ponieważ my sami chcieliśmy składać prośbę o taki program, jeszcze zanim on został ogłoszony. Ludzie nie chcą za bardzo się angażować, jest z tym ogromny problem i trzeba z tym jakoś walczyć. To dzięki tak dużym emocjom, tak dużemu zaangażowaniu i pasji możliwe jest osiąganie rzeczy na tak dużą skalę. Postanowiliśmy jakiś czas temu tworzyć portal nowej generacji, portal jakiego jeszcze nie ma na skali globalnej. Portal, gdzie każdy może wyrazić swoje emocje na każdy temat. Jesteśmy na początku naszej drogi, ale dzięki takim ludziom właśnie, którzy tworzą, pokazują, że można tworzyć rzeczy niemożliwe i trzeba wierzyć, działać, pracować. Wierzymy, że nam też się uda. My potrzebujemy takich narzędzi, żeby w tym świecie wirtualnym, w portalach społecznościowych, znaleźć kontakt z młodzieżą. O to mi chodzi. Chcę włączyć młodzież. Pierwsza praca, pierwsze mieszkanie, pierwsza miłość, pierwsze dziecko. To wszystko jest ważne. My musimy wspierać młodych ludzi. A więc zacznijmy od tego, miejcie marzenia, bądźcie śmiali w tych marzeniach, nigdy nie kombinujcie, że się może nie udać. Pasja jest rzeczą niezwykłą, miejcie ją sobie, nie gaście jej nigdy. A województwo lubuskie jest tym czymś wyjątkowym. My dużo jeździmy po Polsce, po szpitalach, po różnych miejscach. Ela jest osobą taką, której ja bardzo wierzę, bo istotnie te aktywności się co roku powtarzają. To się dzieje. Urząd Marszałkowski pomaga nam konkretnie, przekazując pieniądze. Urząd Marszałkowski pokazuje nam ogromną przyjaźń. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo bym chciał podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, że w ogóle istnieje coś takiego jak założenia do programu polityki młodzieżowej. Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy powiedzieli sobie jasno, prosto w twarz, sobie same tak naprawdę. Kurczę, jesteśmy super. Możemy to zrobić wszyscy, możemy to zrobić w każdej chwili. Stwórzcie pewne zasady takie trwałe, które będą funkcjonowały przez cały czas. Czyli zróbcie festiwal tego tańca co roku, który będzie się powtarzał. Bo po to tu jesteśmy. Nie jesteśmy pokoleniem, które ma siedzieć przed komputerkiem i pisać hejty na Facebooku, albo po prostu zastanawiać się, kurczę, biurka jutro, albo nie, sprawdzam sobie, tak? My jesteśmy ludźmi, którzy budują przyszłość tego narodu. Trzeba się włączyć, tak? W życie. Takie mamy właśnie hasło dzisiaj. To wy sami powinniście zrobić komu. Zaraz mi przyjść do pani marszałek i powiedzieć, spytać się, nagrody. Czy ma jakieś nagrody. Poprosiliśmy o pieniądze, dostaliśmy pieniądze, kupiliśmy płytę OSB i sami skręciliśmy sobie meble. Moim zdaniem szkoły powinny mieć tak samo jak miasta budżet obywatelski, do których korzystają w szkole. Aczkolwiek no, system może nam w tym pomóc i bardziej to jest w ten sposób skierowane. Dlatego chciałbym, żeby to było tak odebrane, bo o to nam chodzi, a nie, że my chcemy dawać kasę, dawać leżaczek i już jest elegancko. To tak nie jest. A ja bardzo mocno wszystkim dziękuję. No widzę, że musicie się po prostu dogadać też.
Musimy częściej się spotykać. Tak, to trzeba pogadać, zwyczajnie pogadać. Dziękuję bardzo. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy dzisiaj nie mieli lekcji. Pozdrawiam was, siema! Siema!